W tym materiale wideo pokażemy montaż i ustawianie napędu do rolet SP Rescue firmy Selwe. Dla górnego położenia krańcowego konieczne są ograniczniki. W celu zamontowania wałka sprężynowego w wałku teleskopowym usunąć pierścień zabezpieczający zabieraka za pomocą odpowiednich szczypiec. Teraz można ściągnąć zabierak. Następnie wsunąć wałek sprężynowy w wałek teleskopowy, ponownie zamontować zabierak i zamocować go za pomocą pierścienia zabezpieczającego. Ślimacznica w głowicy silnika musi znajdować się w zdefiniowanym położeniu. Nacięcie znakujące musi być skierowane na zewnątrz. Jeśli to konieczne, za pomocą pręta kwadratowego lub sześciokątnego doprowadzić oznakowanie do zdefiniowanego położenia. Następnie wsunąć przygotowany zestaw wałka sprężynowego z wałkiem teleskopowym do wałka ośmiokątnego. Do wałka ośmiokątnego wsunąć również napęd z adapterem aż do oporu. Zamontować łożysko silnika w nasadzie kasety rolety. Po drugiej stronie zamontować łożysko do wałka sprężynowego w nasadzie kasety rolety. Umieścić przygotowany wałek ośmiokątny w kasecie rolety. Jeśli głowica silnika osadzona jest w łożysku silnika, wyciągnąć wałek teleskopowy, tak aby trzpień czworokątny osadzony był w łożysku do wałka sprężynującego. Wałek powinien mieć osiowo około 3 mm luzu. Zabezpieczyć trzpienie czworokątne śrubą w łożysku. Zabezpieczyć wałek teleskopowy przed przesuwaniem za pomocą śruby. Umieścić dwie etykiety ostrzegawcze w pobliżu śruby zabezpieczającej wałek teleskopowy oraz na kasecie rolety tak, aby były dobrze widoczne. Kolejny krok to montaż pręta czworokątnego lub sześciokątnego, łożyska przegubu oraz drążka do obsługi. Drążek zamontować w taki sposób, aby zielona strona umieszczona była na przodzie. Przekręcić drążek o 180 stopni, tak aby czerwona strona znajdowała się z przodu. W ten sposób napęd zostanie odblokowany. Następnie przekręcić ręcznie wałek ośmiokątny w dół, aż do momentu, gdy wyczuwany będzie lekki opór wałka sprężynowego. Zatrzymać wałek ośmiokątny w tej pozycji i przekręcić drążek o 180 stopni, tak aby zielona strona znowu znajdowała się z przodu. W ten sposób napęd zostanie ponownie zablokowany. Teraz wykonuje się podłączenie elektryczne napędu. Opuścić napęd teraz bez załączonych rolet do osiągnięcia ilości obrotów wałka koniecznych do napięcia sprężyny, w tym przypadku siedmiu obrotów. Za pomocą odpowiedniej śruby nastawczej, tutaj górnej, ustawić dolne położenie krańcowe. Jeśli ustawione jest wymagane napięcie, zamocować pancerz rolety do wałka ośmiokątnego za pomocą sprężyn i podnieść roletę. Uwaga! Górny punkt krańcowy trzeba w razie potrzeby najpierw zresetować. Za pomocą odpowiedniej śruby nastawczej, tutaj dolnej, ustawić górne położenie krańcowe. Ustawianie położeń krańcowych jest zakończone. Teraz należy przeprowadzić próbny ruch rolet. W tym celu zamknąć roletę. Jeśli roleta jest zamknięta, przekręcić drążek o 180 stopni, tak aby czerwona strona znajdowała się z przodu. W ten sposób napęd zostanie odblokowany, a roleta podniesie się. Aby wrócić do stanu eksploatacji, przekręcić drążek o 180 stopni, tak aby zielona strona znajdowała się z przodu. Jeśli to konieczne, delikatnie pociągnąć za roletę i przekręcić przy tym drążek. W ten sposób napęd jest ponownie zablokowany. Punkty krańcowe pozostaną, a roleta jest natychmiast gotowa do użytku. W ten sposób montaż i ustawienie napędu do rolet SP Rescue są zakończone.